Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z tagiem, który się nazywa To czy Tamto. Jest to luźniutki, szybki tag. Mam nadzieję, że przeleci on szybciutko i miło również dla Was. Są trzy kategorie: makijaż, paznokcie i moda. Także zobaczcie, co wybieram. No to zaczynamy. Kategoria makijaż. Bronzer czy róż do policzków? Bronzer. Szminka czy błyszczyk? Błyszczyk. Liner czy tusz do rzęs? Tusz do rzęs. Podkład czy puder? Puder. Naturalne czy kolorowe cienie do powiek? Kolorowe. Prasowane cienie czy pigmenty? Pigmenty. Pędzle czy gąbki? Pędzle. Teraz kategoria paznokcie. OPI czy China Glaze? Żadnej. Nie znam w sumie tych firm, nie mam ani nic ani z OP, ani z China Glaze, więc tutaj nie wybieram nic. A gdyby było jeszcze dobre wyboru Essie, no to wybrałabym Essie. Krótkie czy długie? Długie. Akryle czy naturalne? Naturalne. Ciemne czy jasne? Tutaj bym dodała kategorię kolorowe. Im bardziej kolorowe, tym fajniejsze. Kategoria moda. Jeansy czy spodnie dresowe? Ja jestem trochę dresiarą, uwielbiam chodzić w dresach, więc wybrałabym spodnie dresowe. Aczkolwiek jak wychodzę z domu, to nigdy w dresach, zawsze w jeansach czy jakichś takich materiałowych spodniach, ale nie dresach. Krótkie czy długie rękawy? 3/4. To jest taki mój ulubiony rękaw. Sukienki czy spódnice? Sukienki. Paski czy krata? Krata. Klapki czy sandały? Ani tego w sumie nie noszę. Szale czy kapelusz? Szale. Wisiorek czy bransoletka? Bransoletka. Obcasy czy płaska podeszwa? Obcasów nie noszę, tylko płaską podeszwę. Buty kowbojskie czy sportowe? Raczej sportowe. Marynarka czy bluza? Marynarka. A, tu jest jeszcze jedna kategoria, włosy. Nie doczytałam, bo jakoś mi się źle skopiowało. Także jeszcze jest kategoria włosy. Proste czy kręcone? Ja chciałam mieć kręcone, mam naturalnie proste. Kok czy kucyk? Kucyk. Suki czy spinki? Spinki. Lakier czy żel? Lakier. Długie czy krótkie? Długie, jak najdłuższe. Ciemne czy jasne? Ciemne. Prosta grzywka czy skośna? Skośna. Związane czy rozpuszczone? Związane. I to by było tyle. Bardzo nam szybko to poleciało. Dajcie znać, co wy byście wybrali. Oczywiście pytania tutaj na dole w opisie. Ciekawa jestem, co wy wybieracie na co dzień. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!